Szanowni Państwo, witam Państwa na naszym kolejnym wykładzie, który dzisiaj będzie dotyczył nacjonalizmu. Będzie dotyczył nacjonalizmu pierwszej fali, czyli tego, który kojarzy się nam z rewolucją francuską, wiosną ludów i procesami demokratyzacji, głównie przełomu XVIII-XIX wieku, jak i pierwszej połowy XIX wieku. Trudno jest, o ile łatwo jest wyznaczyć początek tego nacjonalizmu demokratycznego, a mianowicie jest nim wybuch rewolucji francuskiej i proklamowanie suwerenności narodu, o tyle bardziej skomplikowany jest powiedzenie, w którym momencie się on kończy. Generalnie przyjmuje się, że jest to około roku 1870. Trudno tutaj podać jedną datę, ponieważ nacjonalizm demokratyczny po prostu stopniowo będzie w Europie wygasał w drugiej połowie XIX wieku wraz z postępami demokratyzacji i zaprowadzeniem idei suwerenności ludu. Generalnie nacjonalizm demokratyczny, czyli nacjonalizm pierwszej fali, opowiada się za prawem narodów do samostanowienia. Tak jak to mówiłem w ostatnim wykładzie, to samostanowienie narodów może przyjmować dwie formy, a mianowicie jest to samostanowienie zewnętrzne o granicach narodowych i samostanowienie wewnętrzne dotyczące formy rządów i ustroju politycznego. Jeśli chodzi o samostanowienie o swoich granicach, nacjonaliści demokratyczni uważają, że należy doprowadzić do rozkładu wielonarodowych monarchii. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim Rosję czy Austrię i w to miejsce zaprowadzić państwa narodowe o granicach etnicznych, kulturowych, narodowych. A z drugiej strony należy również pozwolić niektórym narodom na zjednoczenie się i stworzenie państw narodowych. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim Niemcy rozbite w tym czasie na kilkadziesiąt tworów politycznych, Włochy rozbite na księstwa i przede wszystkim podzielone północ od południa przez państwo kościelne, czy też Rzeczpospolitą Polską, czyli naród polski podzielony pomiędzy trzech zaborców. Także pierwszą zasadą nacjonalizmu demokratycznego jest prawo narodów do samostanowienia o swoich granicach i prawo do życia w jednolitym narodowościowo państwie. Drugim hasłem nacjonalizmu demokratycznego jest postulat rządów narodowych. Postulat rządów narodowych opiera się na idei suwerenności narodu, a więc prawa narodu do wybierania sobie władzy. Postulat ten jednoznacznie prowadzi ku ideom demokratycznym i parlamentarnym, a skierowany jest przede wszystkim przeciwko zasadzie legitymizmu dynastycznego i zasadzie monarchii oraz arystokracji. Dlaczego? Dlatego, że monarchy nikt nie wybrał, przynajmniej nikt nie wybrał w rozumieniu demokratycznym. Żaden suwerenny lud nie ustanowił ani monarchów, ani arystokratów. Jest to władza dziedziczna, sama o sobie mówiąca, że pochodzi od Boga i uświęcona przez Kościół, czy to Kościół katolicki, czy przez kościoły protestanckie. Innymi słowy, zasada suwerenności narodu neguje wszelką władzę dziedziczną i legitymizującą się w sposób chrześcijański. Chodzi tutaj o władze centralne państw wielonarodowościowych, takich jak na przykład Rosja czy Austria, o władzę centralną państw narodowych, takich jak na przykład Francja, jak również władzę, nazwijmy to w ten sposób, dzielnicową, pochodzącą jeszcze z feudalnego rozbicia dzielnicowego, czyli władzę poszczególnych książąt, królów, hrabiów rządzących Niemcami czy też Włochami. Także postulat generalny pierwszej fali nacjonalizmu moglibyśmy określić jako demokratyczna republika o narodowym charakterze etnicznym, której granice pokrywałyby się z granicami narodowymi.
Tak pojęty nacjonalizm, swoje ostatnie, można powiedzieć, łabędzi taki śpiew wydał w czasie obrad w Wersalu w 1919 wieku i ostatnim nacjonalistą rozumiejącym sprawy europejskie w tej postaci był oczywiście prezydent amerykański Woodrow Wilson. Teoria nacjonalizmu demokratycznego swoje prakorzenie posiada w idei umowy społecznej Jeana Jacquesa Rousseau, który to szwajcarsko-francuski myśliciel twierdzi, że jedynym prawowitym suwerenem w państwie jest lud. Francuskie słowo peuple zostało utożsamione przez późniejszych nacjonalistów z nation i mamy w ten sposób suwerenność zamiast ludu rusoistycznego, suwerenność narodu. I ten naród ma prawo być suwerenny, czyli nie podlegać nikomu obcemu. Przy czym pojęcie obcy będziemy tutaj rozumieli jako zarówno obcego w stosunkach wewnętrznych, czyli na przykład obcy władca. Obcy to znaczy nie tylko obcy w znaczeniu narodowym, ale w tym sensie również obcy, że niewybrany przez naród. Jaki suwerenny naród nie może też nikomu podlegać obcemu w stosunkach międzynarodowych, a więc stąd bierze się postulat granic narodowych. I jeżeli byśmy szukali takich przykładów nacjonalizmów demokratycznych, nacjonalizmów pierwszej fali od rewolucji francuskiej do lat 70. XIX wieku, to myślę, że możemy tutaj wymienić takich najbardziej pięć reprezentatywnych przykładów. Po pierwsze jest to rewolucja francuska. Ja nie będę się tutaj nad rewolucją francuską i jej nacjonalizmem rozwodził, ponieważ problematyce tej poświęciliśmy jeden z wykładów dotyczących rewolucji francuskiej, a konkretnie wykład na temat sprawowania władzy przez naród, więc tam odsyłam wszystkich Państwa. Ale rewolucja francuska, mimo że można powiedzieć stworzyła taki pierwszy ideę suwerenności narodu, dla wielu nacjonalistów nie była jednakże przykładem ostatecznym. Dlaczego? Dlatego, że pojęcie narodu w rewolucji francuskiej powstało przed pojawieniem się romantyzmu. Romantyzmu, który ogłosił, że naród jest to świat duchowy, świat duchów, naród ma charakter kulturowy. To znaczy, narodem są ci wszyscy ludzie, którzy uważają się za członków narodu i wychowani są w pewnej kulturze, którą zaczęto określać kultury narodowej. W przypadku rewolucji francuskiej sytuacja jest troszeczkę inna, dlatego że rewolucja francuska wybucha jeszcze przed pojawieniem się romantyzmu i tej definicji narodu. Dlatego rewolucjoniści francuscy naród utożsamili ze wszystkimi obywatelami Francji posiadającymi równe prawa, nie uznając za Francuzów tych, którzy kulturowo do kultury francuskiej się poczuwali, czyli frankofońskich Belgów, czy na przykład Szwajcarów. Stąd to przekonanie, że Francuzami są ci, którzy byli poddanymi króla Francji w roku 1789. Innymi przykładami tak pojętego nacjonalizmu demokratycznego, już tego, który zaczyna rozumieć naród w kategoriach kulturowych, no to będzie przede wszystkim Wiosna Ludów 1848-49, a więc rewolucja poczyniona pod hasłami, które trudno jest tak naprawdę od siebie oderwać, to znaczy hasłami demokracji i suwerenności narodu z jednej strony, a hasłami prawa narodów, tych samych narodów do samostanowienia. Dlatego też rewolucja ta wybucha zarówno w państwie narodowym, takim jak Francja, po to, aby obalić monarchię lipcową, dlatego że naród nie rządzi się sam, ponieważ posiada monarchę, którego władzy nie uznaje. Wybucha Wiosna Ludów w Niemczech,
z hasłami Demokratycznej Republiki i Zjednoczenia Niemiec, co wyraża parlament frankfurcki, wybucha we Włoszech pod hasłami Demokratycznej Republiki, która zjednoczy wszystkie państewka włoskie, wybucha w Austrii, zarówno pod hasłami demokratycznymi w Wiedniu, czyli w tej części niemieckojęzycznej, jak i wybucha również na Węgrzech, które chcą zarówno demokratycznie rządzić swoim krajem, jak i również posiadać swoje narodowe państwo, które nie podlegałoby Habsburgom. Wreszcie następnym przykładem takiego romantyzmu jest romantyzm polski w nacjonalizmu jest romantyzm polski w XIX wieku. I takie postacie jak na przykład Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki są to myśliciele nacjonalistyczni, aczkolwiek jak mówię, w polskiej tradycji nie określamy ich zwykle mianem nacjonalistów, bardziej w charakterze patriotów, insurekcjonistów, rewolucjonistów szlacheckich się w Polsce ich tak określa, ale w kategoriach i w rozumieniu literatury zachodnioeuropejskiej polski romantyzm polityczny z pewnością jest ruchem nacjonalistycznym, ponieważ dąży do stworzenia polskiego państwa narodowego, mającego demokratyczny, mniej czy bardziej demokratyczny charakter. Jeżeli w polskim romantyzmie się pojawia jakaś idea władzy autorytarnej, jak na przykład u Maurycego Mochnackiego, jest to władza przejściowa tylko na czas potrzeb zdobycia niepodległości. Potem wszyscy planują, że będzie to państwo mniej czy bardziej demokratyczne. Ostatnim przykładem tak pojętego nacjonalizmu demokratycznego jest Komuna Paryska. Komuna Paryska, która wybucha z jednej strony przeciwko Prusakom, którzy stanęli u wrót Paryża w roku 1870 po klęsce Napoleona III pod Sedanem, jak i przeciwko wszelkim formom władzy monarchicznej. Ja zwracam uwagę na Komunę Paryską, dlatego że w historiografii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Komuna Paryska uchodziła za jakąś taką wielką rewolucję prekomunistyczną, zapowiadającą rewolucję komunistyczną. Zresztą Marx wiele wyciągnął też wniosków z Komuny Paryskiej dla swojego programu rewolucyjnego, ale biorąc pod uwagę hasła Komuny Paryskiej, to są one zarówno socjalne, jak i nacjonalistyczne. Pamiętajcie Państwo, że Komuna Paryska wybucha przeciwko podpisaniu z Prusakami haniebnego dla Francji pokoju i oddania Prusakom Alzacji i Lotaryngii. Ona ma hasła zarówno socjalne przeciwko bogatemu mieszczaństwu, przeciwko arystokracji, przeciwko monarchii, ale również są to hasła nacjonalistyczne, ponieważ naród francuski ma prawo do samostanowienia o swoich granicach, o swojej władzy politycznej, a również ma prawo do samostanowienia na temat podziału własnościowego na terenie swojego kraju. Także nie jest to wcale taka jakaś prekomunistyczna wyłącznie rewolucja. Tutaj te wątki, nazwijmy to presocjalistyczne i wątki narodowe mieszają się w jedną całość. Tak pojętymi nacjonalistami, demokratycznymi nacjonalistami pierwszej fali w XIX wieku będą więc myśliciele bardzo różni i rozmaici. Największa plejada jest to oczywiście myśliciele francuscy, dlatego że Francja jednak, no co tu dużo mówić, kulturowo w tym czasie dominuje w Europie i pośród francuskich nacjonalistów demokratycznych należy wymienić takie postaci jak Alphonse Lamartine, poeta, Gilles Michelet, myśliciel absolutnie fundamentalny, autor wielu prac, a z których najważniejsza jest niestety nieistniejąca w języku polskim 9-tomowa historia rewolucji francuskiej. Historia z punktu widzenia historyka w znacznym mierze fałszywa i sfałszowana, aby pokazać, że wszystko, co dobre w rewolucji francuskiej,
to stworzył francuski lud, francuski naród i zasada suwerenności narodu, a wszystkie wypaczenia rewolucji francuskiej to są elementy arystokratyczne, elitarne, mieszczańskie, które próbowały zabrać rewolucję prawdziwemu narodowi. I szczególnie warty jest do przeczytania, ci z Państwa, którzy są w stanie przeczytać po francusku, polecam, ponad 100-stronowy taki wstęp, nazwijmy to teoretyczny, do historii rewolucji pióra Micheleta, w którym znajdujemy całe, bym powiedział, religijne uzasadnienie rewolucji. Rewolucja jako spełnienie dzieła Chrystusa na ziemi, rewolucja jako akt liturgiczny, religijny, mistyczny, jako apokalipsa, w wyniku której lud francuski obejmuje władzę nad Francją i buduje republikę chcianą przez Boga. Inne postaci ważne to jest historyk Edgar Quinet, czy też znany wszystkim pisarz Victor Hugo. Ostatnim, takim bym powiedział, ostatnim łabędzim śpiewem francuskiego nacjonalizmu demokratycznego jest postać wszystkim, kto się interesuje historią, znana, a mianowicie Georges Clemenceau, który no, wygrał pierwszą wojnę światową jako premier Francji i potem popierał sprawy polskie na kongresie wersalskim, razem zresztą z Wilsonem, głosząc hasła prawa narodów do samostanowienia, pod tymi hasłami chcąc do Polski przyłączyć ziemię byłego zaboru pruskiego, czyli poznańskie, Wielkopolskę, poznańskie, tak, Pomorze Gdańskie, Gdańsk, Warmii i Mazury, Śląsk, wychodząc z założenia, że nie granice historyczne, lecz granice etniczne powinny decydować, dlatego że każdy naród ma prawo do samostanowienia, a więc zarówno o swoim ustroju i tych, którzy nim rządzą za pomocą demokratycznych wyborów, jak i ma prawo do samostanowienia o swoich granicach, i granice powinny być narodowe. Dlatego też Clemenceau w I wojnie światowej wykazuje się radykalnym francuskim patriotyzmem, postawą antyniemiecką bez jakichkolwiek wątpliwości, zahamowań, prowadzącym wojnę do ostatniego żołnierza, dlatego że Francja wojny nie może przegrać. Ale Clemenceau, pamiętajmy, który się Polakom kojarzy bardzo pozytywnie, we Francji przede wszystkim kojarzony jest jako zawzięty antyklerykał, zwolennik walki państwa francuskiego z Kościołem, dlatego że Kościół traktowany jest przez Clemenceau jako siła antyrewolucyjna, reakcjonistyczna, tradycjonalistyczna, która dokonuje zamachu na zasadę suwerenności ludu. Najważniejszym myślicielem teoretycznym, moim zdaniem również najciekawszym, nacjonalizmu pierwszej fali, czyli tego nacjonalizmu demokratycznego, jest włoski myśliciel Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini nie jest w Polsce myślicielem specjalnie znanym, to znaczy on się pojawia na lekcjach historii jako nazwisko, jako twórca rewolucyjnej masonerii, czyli tak zwanych karbonariuszy. Gdzieś tam się pojawiają jakieś informacje, że jest ten, prawda, Mazzini, który gdzieś tam jest coś z Mickiewiczem i te rzeczy, ale myśl polityczna Mazziniego nie jest w Polsce szerzej znana, a jest to w moim przekonaniu myśliciel fundamentalny, żeby zrozumieć istotę demokratycznego nacjonalizmu pierwszej fali, który dominuje w pierwszej połowie XIX wieku, bo też jest to myśliciel długo żyjący, myśliciel będący równocześnie politykiem, spiskowcem, radykałem na wszystkich polach i który jest również autorem szeregu prac teoretycznych dotyczących rewolucji, byśmy powiedzieli, narodowo-demokratycznej i praw narodów do samostanowienia. Najważniejszą pracą Mazziniego jest jego stosunkowo niewielka, ale bardzo znana książka Obowiązki człowieka. Niestety książka, która
poza niewielkim fragmentem, również w języku polskim, nigdy się nie ukazała. Dlatego będę chciał tą książkę w tej chwili szerzej troszeczkę przedstawić, dlatego że uważam, iż jest to myśl zdecydowanie górująca teoretycznie nad wszystkimi innymi koncepcjami, nawet tymi francuskimi, na których się tak szeroko skupiam, dlatego że Giuseppe Mazzini rozumie nastanie suwerenności narodu jako nową epokę w dziejach świata i to nie tylko epokę polityczną i kulturową, ale również epokę religijną w historii świata. O cóż chodzi? Mianowicie Mazzini zaczyna swoją refleksję od naszkicowania logiki, na której funkcjonuje stary, tradycyjny porządek polityczny symbolizowany przez monarchię. Przez monarchię i religię, i kościoły. Przede wszystkim kościół katolicki, no bo z tym kościołem ma do czynienia we Włoszech. Mazzini tłumaczy nam w ten sposób. Do tej pory w świecie tradycyjnym ludzie sobie wyobrażali, że świat został na samej górze stworzony przez Boga. Bóg, możemy sobie wyobrazić Boga w koronie jako króla całego stworzenia. I Bóg rządzi światem za pomocą dwóch instytucji, czyli jakbyśmy sobie zrobili, prawda, Boga, to od Boga odchodzą dwie takie odnóżki, za pomocą których rządzi światem, a mianowicie za pomocą królów, czy też cesarzy i królów z jednej strony, a z drugiej strony za pomocą papieża. I następnie ci pochodzący od Boga królowie wybierają niektórych na elitę rządzącą, czyli na szlachtę. A ta szlachta w imieniu króla zarządza ludem, czyli narodem. Z drugiej strony, jakby ta druga nóżka, to Bóg rządzi światem za pomocą swojego kościoła w postaci papieża. Papież mianuje biskupów, a biskupi zarządzają wiernymi. I teraz można powiedzieć, że mamy pewne odpowiedniki. To znaczy, no, taka teologia polityczna Giuseppe Mazziniego polega na przekonaniu, że Bóg rządzi światem za pomocą królów i papieży, szlachty i biskupów i rządzi wszystkimi ludźmi, których nazywa się w porządku politycznym ludem czy też narodem, a w porządku religijnym wiernymi. Innymi słowy, mówi Mazzini, porządek tradycyjny opiera się na przekonaniu, że punktem wyjścia wszelkiego stworzenia jest Bóg, który tworzy porządek polityczny i porządek kościelny, aby rządzić narodami, czyli wiernymi. I Mazzini ogłasza, że rewolucja stanowi kres tej koncepcji świata. Od dzisiaj, czyli właściwie, no może nie od dzisiaj, ale od momentu, kiedy rewolucja demokratyczna zatriumfuje i zatriumfuje demokratyczny nacjonalizm, pierwszą zasadą, od której będzie wychodziło wszystko, będzie naród. Naród, który w porządku religijnym, suwerenny naród w porządku religijnym, to będą suwerenni wierni. I naród, czyli wierni, którzy w tej chwili w miejsce Boga znajdują się na samej górze stworzenia, powołuje swoje instytucje polityczne za pomocą demokratycznych wyborów, czyli tworzy cały porządek polityczny i hierarchię polityczną. I nie ma, mówi Mazzini, władzy politycznej, prawowitej, która by nie pochodziła od narodu. Następnie w porządku eklezjalnym, czyli w porządku religijnym, kościelnym, naród pojęty w tym momencie jako wspólnota wiernych tworzy swój kościół. I następnie tenże sam naród, będący równocześnie wspólnotą wiernych, za pomocą instytucji politycznych i kościelnych, w harmonii pomiędzy nimi, one muszą być w harmonii, ponieważ obydwie pochodzą od narodu, tworzy instytucję Boga. Uznaje, proklamuje istnienie Boga i istnienie religii, określając za pomocą prawa kanonicznego
za pomocą prawa państwowego dogmaty religijne i wszystkie inne dogmaty wiary. Czyli tak jak do tej pory, mówi Mazzini, porządek pochodził od Boga poprzez królów i władze polityczne i kościół do narodu, czyli wiernych, tak teraz porządek się odwraca. Pochodzi on od dołu, od narodu, czyli wiernych, którzy ustanawiają sobie porządek polityczny, porządek kościelny i na samym końcu obydwa te porządki uznają istnienie Boga, określając Jego przymioty i określając wszystkie prawdy wiary, teologii, ryty itd. Innymi słowy, o ile wcześniej zakładano, że suwerenność ostateczną nad światem sprawuje Bóg, o tyle Mazzini ogłasza suwerenność narodu, który kreuje ostatecznie wszystkie instytucje polityczne, kościelne, a także Boga. Jak to jest możliwe? A mianowicie Mazzini stwierdza, że cały dotychczasowy porządek był nieprawdziwy, dlatego że opierał się na jednym zasadniczo błędnym dogmacie wiary, a mianowicie na przekonaniu, że na dogmacie, nie tylko na przekonaniu, że człowiek z natury swojej jest zły, ponieważ jest grzeszny. Został stworzony grzesznym. Dziedziczy z pokolenia na pokolenie grzech pierworodny. I w sposób typowy dla wielu romantyków Mazzini ogłasza, że ten dogmat jest dogmatem fałszywym. Dlatego, że z dogmatu tego wynika, że człowiek potrzebuje władzy, która by go kontrolowała. Władzy autorytarnej, dawanej przez Boga, która by uniemożliwiała ludziom grzeszenie i dokonywanie złych uczynków, a więc władzy poskramiającej. Człowiek dlatego posiadał tylko i wyłącznie zakazy i obowiązki. Jeśli jednak, mówi Mazzini, człowiek z natury swojej nie jest skażony grzechem pierworodnym, z natury swojej jest dobry, to jedyne, co człowiekowi przysługuje z natury, to uprawnienia. Człowiek nie ma zakazu. Nie ma ograniczeń, ma uprawnienia do stwarzania zupełnie nowej rzeczywistości politycznej, społecznej, własnościowej, rodzinnej, a również religijnej. Podstawowym, fundamentalnym przekonaniem Mazziniego jest teza, że należy ogłosić suwerenność, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, ludu Bożego w Kościele. To jest pojęcie ludu Bożego, u samego Mazziniego się nie pojawia, ponieważ jest to pojęcie wprowadzone przez Sobór Watykański II, ale u Mazziniego taka idea tego suwerennego ludu wiernych w Kościele jest bardzo silna. I co robi suwerenny lud, który opanowuje instytucje kościelne? A mianowicie obala tradycję katolicką, obala władzę papieską, obala władzę soboru. Obala władzę biskupią, obala autorytet ojców Kościoła, obala autorytet doktorów Kościoła i wielkich scholastyków. Dlaczego? Bo te wszystkie autorytety są fałszywe, ponieważ zakładano, że człowiek nie jest zdolny do poznania prawdy, ponieważ jest ograniczony przez grzech pierworodny. I tylko ci, którzy są w porządku łaski, mogą się nie mylić i są w kategoriach świętych i są w kategoriach wyższych w Kościele. Tymczasem, mówi Mazzini, jeżeli odrzucimy dogmat o grzechu pierworodnym, to wtedy suwerenny lud Boży przejmuje Kościół. I suwerenny lud Boży, który, mówi Mazzini, z wyobrażeniem Boga na ziemi, ustanowi nowy Kościół z nowymi dogmatami. Wedle zasady vox populi, vox Dei. Głos ludu jest głosem Boga. I lud w demokratycznych głosowaniach, lud pojęty jako wierni, w demokratycznych głosowaniach ustanowi wszystkie nowe dogmaty wiary. Cały porządek liturgii, która, jak się możemy domyślać, oczywiście będzie w języku narodowym. Określi całą hierarchię kościelną, a właściwie jej brak. Tak naprawdę Mazzini wyobraża sobie Kościół
katolicki jako kościół protestancki z wybieranymi duchownymi, czyli czymś w rodzaju pastorów. I co więcej, mówi Mazzini, kościół katolicki, nauczając o grzechu pierworodnym, twierdził, że raj jest niemożliwy na ziemi. Kościół katolicki przeniósł raj gdzieś na zewnątrz, w transcendencję po śmierci. Tymczasem, mówi Mazzini, raj jest do osiągnięcia na ziemi. I na ziemi powstanie Królestwo Boże w kościele rządzonym przez naród. Królestwem Bożym bowiem będzie demokratyczna republika rządzona przez naród, z demokratycznym rządzonym przez ten sam naród jako lud Boży kościołem, w którym podyktowane zostaną wszystkie prawdy wiary. Co więcej, mówi Mazzini, prawdy wiary będą miały charakter historyczny i będą się zmieniały ze stanem samoświadomości ludzkiej. Będą się zmieniały wraz z kulturą ludzką. To oczywiście każe w końcu postawić pytanie, czy są jakieś prawdy wiary stałe i czy Bóg w ogóle jest bytem prawdziwym. Mazzini wyraźnie skłania się do panteizmu i przekonania, że Bóg nie istnieje oddzielnie od świata. Bóg istnieje tylko i wyłącznie jako suwerenny naród, czyli jako lud Boży w Kościele. I dlatego wszystko to, co ludzie ogłoszą jako prawdy wiary, będzie prawdami wiary. No, teza jest to dla nas dosyć mocno szokująca, no bo to jest kościół ludowo-narodowy, w ten sposób powiedzmy, ale przecież nie jest to w romantyzmie, no i jedyny taki przypadek. Jak sobie na przykład poczytamy księgi pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza, to tam znajdziemy bardzo podobne idee z tym nowym narodem wybranym w postaci narodu polskiego, który jest Chrystusem narodów i który poprzez swoje cierpienie w postaci zaborów i zmartwychwstanie, czyli odzyskanie niepodległości, przy okazji odkupi świat z grzechu i powstaną wszystkie narody jako wolne republiki o narodowych granicach. Także jest to bardzo typowa myśl. Wspomniany przeze mnie Gilles Michelet w tym swoim wstępie ponad 100-stronicowym do tej dziewięciotomowej rewolucji francuskiej uważa, że w czasie rewolucji francuskiej dokonało się właśnie coś w rodzaju przeistoczenia starego świata w świat nowy, rządzony przez demokratyczny lud, który sam w sobie jest Bogiem, Chrystusem, Mesjaszem, odkupiającym grzechy i który tworzy nowy, demokratyczny i narodowy porządek, w którym dla starego kościoła też nie będzie miejsca. Michelet, jak wszyscy rewolucjoniści, jest bowiem zawziętym antyklerykałem. Przy czym zwróćmy uwagę, że taki Michelet czy taki Mazzini, oni są antyklerykałami, ale nie są ateistami. Oczywiście oni się nie zgadzają z Kościołem katolickim właściwie w każdej kwestii, ale żaden z nich nie neguje pojęcie Boga. Dlaczego? Dlatego, że uważają, że po pierwsze Bóg istnieje i wypowiada się za pomocą suwerennego narodu w postaci rewolucji i za pomocą praw suwerennego narodu. Po drugie, wierni są tradycji antycznej i przekonaniu Rzymian i Greków, które potem kultura klasyczna przyniosła Europie, że nie ma narodu moralnego, patriotycznego i cnotliwego bez religii. Wiara ma bardzo silny posmak obywatelski i religia jest potrzebna każdej wspólnocie politycznej jako spoiwo. No i powstaje w ten sposób swojego rodzaju religia sekularyzowana, typowa dla romantyzmu, który jest z jednej strony religijny, pseudomistyczny, a z drugiej strony heterodoksyjny pod każdym względem i przede wszystkim rewolucyjny. W Polsce to nie tylko Mickiewicz takiej dziwnej idee głosi. Towiański, prawda, i towiańszczycy, cała ta grupa, prawda, imigracyjna. Piotr Ściegienny, który wzywa do rewolucji z imieniem Chrystusa przeciwko władzy rosyjskiej i fałszuje list papieża. Dlatego nie dziwmy się, że potem Grzegorz XVI potępia powstanie listopadowe. Jak się wczytamy w tekst Grzegorza XVI potępiającego powstanie listopadowe, to on tak naprawdę nie potępia samego powstania. To jest ważny element, na który trzeba też zwrócić uwagę, bo często się mówi, że Kościół się wypowiedział przeciwko powstaniu. Kościół wypowiedział się przeciwko powstaniu nadużywającemu Słowa Bożego, fałszującego
słowo Boże i tworzące z religii rodzaj paraideologii rewolucyjnej. Tak samo zresztą Mickiewicz ze swoim legionem, prawda, we Włoszech nie mógł uzyskać od Piusa IX poświęcenia sztandaru, dlatego że Pius IX uważał go za heretyka, prawda? Zresztą słusznie, bo Mickiewicz był heretykiem. I ostatecznie udało się Mickiewiczowi ten sztandar poświęcić poprzez oszustwo, kiedy tam zostały wraz z innymi sztandarami Piusowi IX też ten sztandar Legionu Polskiego podrzucony. Papież nie zauważył i go poświęcił. W każdym razie romantyzm i nacjonalizm romantyczny stanowi gigantyczną herezję. Z jednej strony pseudomistyczną, a z drugiej strony jest to herezja o charakterze sekularyzującym chrześcijaństwo, ponieważ używającą stare symbole wiary do nadania im rewolucyjnych i politycznych treści, które te symbole absolutnie w sobie nie zawierały. Wreszcie drugi element, który jest ważny u Mazziniego i tej romantycznej rewolucji nacjonalistycznej, to jest zmiana całego porządku politycznego. Mazzini twierdzi, że suwerenny naród przejmie Kościół i go zdemokratyzuje, ale suwerenny naród przejmie również państwo i je zdemokratyzuje. Każdy z narodów będzie miał prawo do stworzenia swojego państwa narodowego. W przypadku Włoch zjednoczenia państwa, państwo narodowe wszystkich państw włoskich, gdzie miała panować jedna wielka republika demokratyczna z powszechnym prawem wyborczym. Mazzini zresztą nigdy nie uznał zjednoczenia Włoch dokonanego przez dynastię sabaucką, ponieważ nie mógł się pogodzić z zasadą monarchiczną. Mimo że państwo to było demokratyczne, były tam wybory, to jednak był król. I Mazzini nigdy nie chciał uznać, zmarł na obczyźnie, nigdy nie chciał uznać tego państwa, ponieważ nie było ono demokratyczną republiką, tylko było monarchią. Wreszcie kolejny element podkreślany przez Mazziniego. Rewolucja socjalna. Mazzini nie był komunistą. Zresztą studiując pisma wczesnych komunistów doszedł do słusznego wniosku, że jeśli by się to chciało wprowadzić w życie, to powstałaby jakaś utopia rządzona despotycznie, gdzie państwo stałoby się ostatecznie dysponentem własności, bo inaczej rewolucja socjalistyczna nie jest możliwa. Mazzini, zresztą podobnie jak większość romantyków, nacjonalistów, opowiadała się za upowszechnieniem własności. Mazzini i romantycy zwalczali wielką własność, negowali istnienie własności szlacheckiej i własności duchowieństwa, żądając reformy rolnej, propagując system spółdzielczy, ale nie propagowali systemu socjalistycznego, to znaczy upaństwowienia własności, czy jej uwspólnotowienia, jak chcieli pierwsi komuniści. To raczej była taka wizja wspólnoty drobnych chłopów, drobnych rzemieślników, uwłaszczonego proletariatu i tak dalej. To była wspólnota, wizja demokracji drobnych właścicieli. Dlatego też jest to taki program, bardziej bym powiedział, egalitaryzmu ekonomicznego niż dobrowolnej spółdzielczości, niż jakiegoś kolektywizmu takiego, jaki głosiła ta rewolucyjna lewica. Tutaj możemy jednak mówić, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju rewolucyjnym centrum. Wreszcie następny element demokratyzacji narodowej. Demokratyzacja rodziny. Mazzini i romantycy sprzeciwiają się gwałtownie tradycyjnej wizji rodziny hierarchicznej, patriarchalnej, autorytarnej z władzą ojcowską. To zresztą pewnie Państwo pamiętacie ze szkoły gdzieś tam średniej, główny motyw całej poezji, literatury romantycznej, jakaś trudna, czy prawie że niemożliwa miłość pomiędzy dwoma osobami, które się kochają, które na przykład pochodzą z różnych grup społecznych, z różnych warstw społecznych, których dzieli majątek, kultura, niezgoda ojca na związek małżeński i tak dalej. Dlatego też miłość romantyczna jest miłością skierowaną przeciwko tradycyjnym formom rodzinnym, w
których jest patriarchalna władza ojców, którzy wydają synów i córki, prawda, za mąż, czy też żenią wedle swojej woli, zresztą głównie według jakiegoś tam kryterium majątkowego, posagów i tak dalej. Ta moralność zostaje przez romantyków zanegowana, może przez Mazziniego mniej, dlatego że nie był on pisarzem romantycznym, powieściopisarzem, czy piszącym poezje romantyczne, ale u niego też jest bardzo silny ten element likwidacji władzy ojcowskiej i demokratyzacji rodziny, gdzie wszyscy członkowie będą rodziny równi, czyli mężczyzna, kobieta i dorosłe dzieci. Stąd też taka zmiana dość dziwna, może dla nas, ale pamiętajcie Państwo, że Mazzini bardzo mocno akcentuje ten element religijny, a mianowicie konieczność przeróbki Pisma Świętego, a mianowicie Księgi Rodzaju, gdzie jest powiedziane, że Bóg stworzył Ewę z żebra Adama. Mazzini uważa, że należy podretuszować w tym miejscu, powiedzmy wprost, sfałszować Księgę Rodzaju i napisać, że Adam i Ewa równo zostali stworzeni bezpośrednio przez Boga, a nie Ewa z żebra Adama, po to, aby zdelegitymizować władzę mężczyzny nad kobietą, władzę mężowską. Romantycy są również zwolennikami rozwodów, dlatego że traktują prawo do buntu suwerennego narodu jako odpowiednik prawa do rozwodu w rodzinie. To, czyli tak jak kobieta może się zbuntować przeciwko despotycznemu mężowi, tak lud może się zbuntować przeciwko despotycznej władzy. Następny postulat Mazziniego: państwowa szkoła, państwowa i demokratyczna. Dlaczego? Dlatego, że szkoła musi wykształcić nowych, narodowych obywateli republiki. Szkoła nie będzie jednakże, tutaj jest model typowo właśnie mazziniański, szkołą laicką. Wizja szkoły laickiej jest to postulat francuski, école laïque républicaine, laicka i republikańska, to znaczy w oderwaniu od kościoła. Mazzini nie chce odrywać szkoły od kościoła, wprost przeciwnie, szkoła ma być kościelno-państwowa, tyle tylko, że pamiętajmy, że kościół nie będzie już tym samym kościołem, który był. Będzie to kościół demokratyczny, w którym będzie się pokazywać Chrystusa jako rewolucjonistę walczącego o suwerenność narodu przed władzą arystokratów, cesarza rzymskiego, żydowskich tradycyjnych władz religijnych i tak dalej. Chrystus, pamiętajcie, jest pierwszym rewolucjonistą, więc będzie również rewolucyjnym symbolem szkoły. Mazzini i w ogóle romantycy nie przewidują szkół niepublicznych, szkół prywatnych. Dlaczego? Dlatego, że tam mogłyby być nauczane reakcyjne, tradycjonalistyczne i niedemokratyczne treści. Dlatego szkoły muszą być państwowe, przymusowe i obowiązkowe. Po to, aby wszystkie dzieci uczyły się nowych treści. To już zresztą pomysł, być może Państwo pamiętacie, z wykładu o Jakobinach francuskich i plan Le Pelletiera, właśnie stworzenia szkoły z internatem dla wszystkich dzieci, żeby wychować ich na idealnych republikanów. No i wreszcie ostatni ważny element. Dlatego, że państwo narodowe, republikańskie, o narodowych granicach i demokratyczne nie jest ostatecznym celem rewolucji. Wszyscy romantycy, francuscy, włoscy czy polscy zgadzają się z tym, że to jest tylko pewien historyczny etap. A mianowicie wtedy, kiedy cała Europa już będzie przemieniona w państwa narodowe, o narodowych granicach, gdzie wszędzie będzie rządził naród i będzie suwerenność narodu panowała, no to po to później Europa, aby uniknąć wojen, sporów granicznych, gospodarczych i tak dalej, musi się przekształcić w Federację Europejską. Federacja Europejska będzie polegała na tym, że wszystkie demokratyczne narody zorganizowane w swoje własne państwa narodowe będą mogły się na demokratycznych zasadach i za pomocą demokratycznych metod zjednoczyć w wielką federację wolnych narodów europejskich.
Wielu zresztą badaczy uważa, że z urzeczywistnieniem takiej idei tej Federacji Europejskiej Demokratycznych Narodów sformułowanych przez romantyzm jest współczesna Unia Europejska. Jest taka teza w literaturze, spotykana zresztą głównie przedstawiana głównie przez zwolenników integracji europejskiej, Unii Europejskiej. Ja ją parokrotnie słyszałem od osób pracujących w Parlamencie Europejskim. Jest to właśnie teza, że postulaty romantycznego nacjonalizmu zostały zrealizowane przez Unię Europejską, czyli Federację Demokratycznych, czy Konfederację, czy Federację Demokratycznych Narodów. I tak w największym skrócie wygląda nacjonalizm pierwszej fali, nacjonalizm demokratyczny, nacjonalizm głoszący suwerenność narodu i prawo każdego narodu do samostanowienia. Na następnym naszym wykładzie porozmawiamy sobie o drugiej fali nacjonalizmu, czyli nacjonalizmu, który odejdzie od tej optymistycznej wizji demokracji, emancypacji ludów, dochodząc do wniosku, że no, państwa demokratyczne wcale tak bardzo tego interesu narodowego i dobra narodów nie realizują, wprost przeciwnie, realizują dobro rządzących oligarchii, parlamentarzystów, bankierów i sfer wielkiego przemysłu i kapitału. To byłoby w takiej sytuacji na dzisiaj tyle. Chciałbym Państwa prosić o udostępnianie tego tekstu, tego wystąpienia, lajkowanie, a także przede wszystkim bardzo będę wdzięczny za wszelkie wpłaty na konto, które się pokazuje przy tym filmie, dlatego że dzięki Państwa wpłatom nasz kanał może istnieć, rozwijać się, możemy kupować nowy sprzęt i profesjonalizować naszą działalność. Dziękuję serdecznie, widzimy się, mam nadzieję, na następnym wykładzie na temat nacjonalizmu drugiej fali.